Wieczorne głosowanie w Sejmie nad wyborem kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa miało dość burzliwy przebieg. Pojawia się wiele głosów krytyki. Czas więc, aby rozjaśnić nieco tę sytuację i wyjaśnić również kwestie, które dla niektórych są wątpliwe. Moim gościem dzisiaj jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, co w pana ocenie wczoraj wydarzyło się podczas głosowania, kiedy ostatecznie pani marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o anulowaniu tego głosowania? Pani marszałek podjęła po długim zastanawianiu się właściwą decyzję, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na to z jej punktu widzenia, widziała salę, słyszała to, co mówią do niej posłowie z różnych stron, żeby było jasne, to były podstawy do tego, żeby przypuszczać, że to głosowanie nie oddaje po prostu woli Sejmu, a to jest podstawa do decyzji marszałka. To jest decyzja marszałka, żeby było jasne. Marszałek ma prawo podjąć taką decyzję, żeby to głosowanie anulować. Nic innego tutaj się nie stało. Oczywiście opozycja z tego próbuje zrobić jakąś, jak to oni zwykle nazywają, aferę, a tak naprawdę nie stało się nic nadzwyczajnego. Jedno czy dwa głosowanie przedtem pani marszałek trzykrotnie przegrywała głosowanie ze względu na jednego posła. Nie znała tego wyniku, który był, żeby było jasne, że nie jest tak, że ona wiedziała, jaki jest wynik, nie wiedziała, jaki jest wynik i postanowiła to zrobić jeszcze raz. Po prostu Sejm jest w dużej części nowy. To głosowanie nie jest skomplikowane, no okazuje się, że dla pewnych posłów jednak powodowało one pewne trudności i w związku z tym trzeba było, można powiedzieć, zrobić próbę, dopiero później był finał w drugim głosowaniu. I ten finał pokazał, jaki jest rzeczywisty rozkład sił. Tylko że ta sytuacja jest dzisiaj bardzo wykorzystywana przez partie opozycyjne. To zamieszanie jakie i ta gwara, która wytworzyła się na sali obrad. Opozycja mówi, był przekaz z partii, z władz partii i w zasadzie taki wymuszone, co zostało na pani marszałek Witek, aby to głosowanie anulować właśnie. No, ja rzeczywiście ze względu na właśnie wady tego systemu, bo to się tam popsuło w moim czytniku, przeniosłem się w to miejsce, które jest koło mównicy, czyli byłem blisko pani marszałek i ze dwa czy trzy razy powiedziałem jej, ale coś dokładnie odwrotnego do tego, co zrobiła, to znaczy powiedziałem jej, żeby ogłaszała ten wynik, bo ja po prostu nie miałem takiego rozeznania, nie wiedziałem, co jej mówili posłowie. Nie wiedziałem na przykład, co jej mówiła pani poseł Katarasińska i w związku z tym sądziłem, że trzeba to ogłosić. Ale decyzja pani marszałek była całkowicie słuszna i zgodna z regulaminem Sejmu i zgodna też po prostu ze zdrowym rozsądkiem. To jak odczytuje pan dzisiaj apele partii opozycyjnych do tego, aby odwołać panią marszałek? Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zapowiada złożenie wniosku o odwołanie marszałek Elżbiety Witek z tej funkcji. Lewica złożyła wniosek do prokuratury. Platforma zapowiada złożenie do prokuratury wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa wczoraj wieczorem podczas tego głosowania. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o wniosek o odwołanie, no to już proszę, oni doskonale wiedzą, jak to się skończy. Jest to taka demonstracja polityczna, próba ciągnięcia tej sprawy. Nie mają programu, nie mają żadnych propozycji, wobec tego robią tego rodzaju rzeczy. A jeżeli chodzi o prokuraturę, no to nawet najbardziej przenikliwy, jednocześnie gotowy do stawiania zarzutów prokurator tutaj się nie może dopatrzyć żadnego przestępstwa, bo po prostu tutaj nawet cienia jakiegokolwiek przestępstwa nie było. Powtarzam, decyzja pani marszałek była słuszna i była to decyzja związana z sytuacją na sali, ze skargami posłów i z tym wszystkim, co się wydarzyło. Ja siedząc w tym miejscu, w którym siedziałem, a przedtem na swoim miejscu, takiego rozeznania po prostu nie miałem. To jeszcze na koniec pytam pana prezesa, czy w pana ocenie te prace nad wymianą systemu do głosowania nie powinny przyspieszyć? Bo wiemy, że też przedstawiciele obozu Zjednoczonej Prawicy apelują o to, aby właśnie wymienić ten system, te maszynki, żeby nie było komplikacji i niepotrzebnych nieporozumień później. Tak, to jest po pierwsze, na pewno trzeba ten system poprawić, bo on się bardzo często psuje i tutaj jest mnóstwo kłopotów. Ja na przykład nie interweniuję w różnych głosowaniach, kiedy akurat ja mam kłopot, bo uważam, że no jeden głos nie jest tutaj decydujący, ale w tych głosowaniach akurat te pojedyncze głosy mogły mieć jakieś znaczenie. To po pierwsze. A po drugie,
Sądzę, że jeżeli nie ma jakiejś bardzo dużej ilości kandydatów, to lepiej po prostu głosować ich po kolei, no, w normalnym głosowaniu, takim jak zwykle, bo wtedy tego kłopotu nie będzie. Dziękuję panu bardzo serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i punkt widzenia właśnie lidera obozu Zjednoczonej Prawicy na sytuację, która wczoraj wieczorem miała miejsce w Sejmie podczas głosowania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.